Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku opowiem o niezwykle ważnym odkryciu. Odkryciu, które pozwoli uratować wiele istnień ludzkich dzięki hamowaniu procesu tworzenia się przerzutów w chorobie nowotworowej. Ponieważ jest to odcinek wyjątkowej wagi, a z drugiej strony odcinek wyjątkowo wrażliwy, jeśli tak to można ująć, to na samym wstępie zaznaczę od razu, że dane naukowe, na podstawie których tworzę dzisiejszy odcinek, są to dane z badań wykonanych na ludziach w klinikach. Zatem są to dane najwyższej jakości, które jednoznacznie dowodzą, że możemy mieć wymierny wpływ na ryzyko rozwoju przerzutów w chorobie nowotworowej. A jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. Drodzy słuchacze, nie chcę zanudzać nikogo szczegółowymi statystykami na temat tego, ile osób rocznie umiera na określonego raka na świecie. Podam tylko dane z naszego kraju. W Polsce rak zabija rocznie około 100 tysięcy ludzi. Jest to katastrofalnie duża liczba, ale jednak, jak się okazuje, nie boję się użyć tego słowa, znaczną część tych osób można uratować jedną prostą zmianą dietetyczną, na co mamy dowody naukowe. Co zatem należy zmienić w naszej diecie, aby po rozpoznaniu choroby nowotworowej w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko pojawienia się przerzutów w tej chorobie i dlaczego jest to takie istotne? O tym zaraz się Państwo dowiecie, ale musimy wyjaśnić jedną podstawową rzecz. Musimy odpowiedzieć sobie na jedno fundamentalne pytanie, które utoruje nam drogę do reszty tego odcinka. Dlaczego walka z przerzutami w trakcie choroby nowotworowej jest nie mniej ważna niż leczenie samej choroby nowotworowej? Dlatego, że życie odbierają głównie przerzuty tej choroby, a nie ognisko pierwotne. Bo o ile ognisko pierwotne, gdzie rak się zaczął, można często wyciąć, to w przypadku rozsiewu nowotworów w różnych częściach organizmu zabieg chirurgiczny jest już niemożliwy i pozostaje nam chemio lub też radioterapia, której skuteczność jest szacowana na poziomie, a może nie będę mówił jakim. Pozwólcie Państwo, że przedstawię dowód na prawdziwość moich słów, iż to przerzuty choroby nowotworowej są czynnikiem, które pogarszają rokowanie, a nie samo ognisko pierwotne tej choroby. Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć cały dzisiejszy odcinek. Opracowanie naukowe z 2018 roku. W tytule czytamy: rozszyfrowanie przerzutów nowotworowych. W treści czytamy: przerzuty pozostają jedną z głównych przyczyn złego rokowania pacjentów onkologicznych. Prowadzony spis przez Narodowy Instytut Raka ujawnia, że 5-letni względny wskaźnik przeżycia wynosi 98,7% u kobiet ze zlokalizowanym, czyli umiejscowionym w jednym miejscu rakiem piersi, ale spada do zaledwie 27% u osób z rakiem z przerzutami. Te przygnębiające statystyki mówią o znaczeniu lepszego zrozumienia procesu przerzutów, aby terapeutycznie ograniczyć chorobę i ostatecznie zaoferować realne opcje leczenia pacjentom z rakiem. Bardzo krótko zobrazuję dla Państwa to badanie naukowe. Jeśli wśród 100 kobiet każda z nich chorowałaby na nowotwór piersi, który nie dałby jeszcze przerzutów, to tylko jedna kobieta na 100 umrze w wyniku trwania choroby nowotworowej w przeciągu najbliższych 5 lat. Natomiast jeśli na 100 kobiet z rakiem piersi każda z nich będzie miała już przerzuty, to po 5 latach życie straci aż 73 kobiety zamiast jednej. Jak zatem widzimy, powinniśmy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby po diagnozie choroby nowotworowej nie dopuścić do rozwoju przerzutów. I właśnie w tym zakresie pomóc może nam nauka. Zadajmy sobie teraz bardzo proste pytanie. Co możemy zrobić, aby tej sytuacji zapobiec? Drodzy słuchacze, jak sama literatura naukowa bardzo słusznie zauważa, wiedza na temat walki z przerzutami choroby nowotworowej nie zmieniła się praktycznie od dziesięcioleci. To znaczy, nowa wiedza pojawiła się, tylko wiedza, która wykorzystywana jest w praktyce, pozostaje od kilkudziesięciu lat taka sama. I właśnie teraz opowiem Państwu, co zmieniło się w zakresie tej wiedzy i co możemy zmienić w swojej diecie, aby właśnie przerzutom choroby nowotworowej zapobiegać. Po pierwsze, trzeba zredukować ilość określonego tłuszczu w diecie. Rozpocznijmy od przedstawienia dowodów naukowych. Badanie z 2006 roku. W tytule czytamy: redukcja tłuszczu w diecie i wyniki leczenia raka piersi. W treści czytamy: współczynnik ryzyka nawrotu w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną wynosił 0,76. Wnioski.
Zmiana stylu życia, zmniejszająca spożycie tłuszczów w diecie, przy niewielkim wpływie na masę ciała, może poprawić przeżycie bez nawrotów choroby u chorych na raka piersi leczonych konwencjonalnie. Czyli z tego badania na kobietach, którym usunięto guza piersi, możemy wywnioskować, że zmniejszenie ilości tłuszczu w diecie zmniejszyło o 24% ryzyko nawrotu choroby nowotworowej. Niemniej jednak, aby przedstawić sprawę obiektywnie, należy także zaznaczyć, że dieta ta spowodowała niewielką redukcję masy ciała. Więc mamy dwie bardzo ważne wytyczne, które wedle obecnego stanu wiedzy pozwolą nam ograniczyć częstość wznowienia się choroby nowotworowej i pojawienia się przerzutów, przynajmniej w przypadku raka piersi. Jest to kolejno utrata masy ciała oraz zmniejszenie ilości przyjmowanych tłuszczów w diecie. Niemniej jednak musimy tu pewną kwestię doprecyzować. Pacjentki ograniczyły całą pulę tłuszczów, które pojawiły się w ich diecie. Natomiast w największym stopniu redukcja dotyczyła tłuszczów nasyconych, które występują głównie w produktach odzwierzęcych. Odkrycia te były na tyle istotne dla świata nauki, że postanowiono wykonać badanie o podobnych założeniach i sprawdzić, czy wyniki się powtórzą. Badania powtórne przeprowadzono w 2018 roku. Sprawdźmy, co udało się w tych badaniach ustalić. Badanie z 2018 roku. W tytule czytamy: związek między dietą niskotłuszczową a całkowitym przeżyciem raka piersi. W treści czytamy: uczestnicy zostali losowo podzieleni do grupy interwencji dietetycznej, której celem było zmniejszenie spożycia tłuszczu do 20% energii i zwiększenie spożycia owoców, warzyw i zbóż, lub do grupy porównawczej z dietą, która dawała 60% energii z tłuszczu. Dalej czytamy: u kobiet, u których w okresie interwencji dietetycznej zdiagnozowano raka piersi, u kobiet z grupy dietetycznej przeżycie całkowite wydłużyło się. Wzrost ten jest częściowo spowodowany lepszym przeżyciem z kilku przyczyn. Zatem w jednym i w drugim badaniu przeprowadzonym na kobietach ze zdiagnozowanym rakiem piersi dowiedziono, że zmniejszenie spożycia tłuszczów w diecie, a w tym głównie tłuszczów nasyconych pochodzenia zwierzęcego, wydłuża życie oraz przeżywalność poprzez zmniejszenie ilości wznowy choroby, a także przerzutów. Ale jakby tego było mało, dieta niskotłuszczowa u osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową przynosi inne wymierne korzyści zdrowotne. Sprawdźmy jakie. Badanie z 2019 roku. W tytule czytamy: niskotłuszczowa dieta wśród kobiet po menopauzie wpływa na długoterminowe wyniki raka, choroby układu krążenia i cukrzycę. W metodach badania odnajdujemy informacje. Celem interwencji było zmniejszenie spożycia tłuszczu z 35 do 20% całkowitej energii w połączeniu ze zwiększeniem ilości warzyw i owoców do 5 porcji dziennie oraz zbóż do 6 porcji dziennie. W wynikach tego badania czytamy: obserwowane korzyści obejmują zmniejszenie zachorowalności na raka piersi, a następnie zgonu o 35%, zmniejszenie częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych o około 30% oraz zmniejszenie objawów cukrzycy wymagających stosowania insuliny o około 25%. Zatem teraz bardzo krótkie podsumowanie. Drodzy słuchacze, zmniejszenie masy ciała oraz zmniejszenie ilości przyjmowanych tłuszczów nasyconych, które są charakterystyczne dla produktów odzwierzęcych, oraz dodanie do swojej diety warzyw, owoców i produktów zbożowych zmniejsza ryzyko wznowy choroby nowotworowej, a prócz tego chorób sercowo-naczyniowych i powikłań cukrzycy, jak wskazują badania kliniczne na chorych pacjentkach. I w tym miejscu niektórzy mogą powątpiewać i powiedzieć, że to być może zbyt mocny atak na tłuszcze nasycone, bo w końcu co prawda to są badania kliniczne, ale z drugiej strony może są jakieś badania obserwacyjne, żeby potwierdzić tę tezę. Oczywiście są i w dodatku jest to metaanaliza, czyli badanie naukowe najwyższej rangi. Badanie naukowe z 2007 roku, które jasno definiuje, że to właśnie tłuszcze nasycone są związane z gorszym rokowaniem w chorobie nowotworowej. I bardzo szybko przedstawię dowód naukowy. Metaanaliza z 2017 roku. W tytule czytamy: śmiertelność związana z tłuszczem w diecie i rak piersi. Przegląd systematyczny i metaanaliza. We wnioskach możemy przeczytać: ta metaanaliza wykazała, że spożycie tłuszczów nasyconych ma negatywny wpływ na przeżycie w raku piersi. Co może pomyśleć teraz przeciętny Kowalski? Pomyśli: wystarczy, że ograniczę trochę spożycie mięsa i wszystko będzie w porządku.
Wiadomo chyba wszem i wobec, że mięso czerwone, a w szczególności mięso czerwone przetworzone, jest uznawane za czynnik rakotwórczy. Jednak okazuje się, że problemem u powyższych chorych mogą być także tłuszcze znajdujące się w innych produktach odzwierzęcych, na przykład w nabiale. Ponieważ to bardzo ważne dane, przedstawię i ten dowód. Badanie z 2013 roku. W tytule czytamy: związek między spożyciem nabiału o wysokiej zawartości tłuszczu a niską przeżywalnością raka piersi. W treści możemy odnaleźć następujące informacje. Wyniki badania wykazały, że kobiety, które spożywały jedną lub więcej porcji wysokotłuszczowych produktów mlecznych dziennie, miały o 64% wyższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i o 49% wyższe ryzyko zgonu z powodu raka piersi. Wśród wysokotłuszczowych produktów mlecznych znalazły się śmietana, pełne mleko, mleko skondensowane lub też zagęszczone, budyń, lody, sery, ale także jogurty, które nie były niskotłuszczowe ani beztłuszczowe. Chociaż badanie wykazało związek między spożyciem nabiału o wysokiej zawartości tłuszczu a śmiertelnością z powodu raka piersi, nie znaleziono związku między spożyciem nabiału o niskiej zawartości tłuszczu a zgonem z powodu choroby. To samo tyczy się chorób nowotworowych, charakterystycznych dla mężczyzn. Możemy o tym przeczytać w badaniu naukowym z 2017 roku. W tytule czytamy: spożycie produktów mlecznych a przeżycie w przebiegu raka prostaty. W treści możemy przeczytać: nasze dane sugerują pozytywny związek między spożyciem nabiału o wysokiej zawartości tłuszczu a progresją raka prostaty wśród pacjentów ze zdiagnozowanym, zlokalizowanym rakiem prostaty. Co zatem może zrobić potencjalny Kowalski, aby zmniejszyć ryzyko wznowy choroby nowotworowej czy też pojawienia się przerzutów? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest dieta bazująca na produktach roślinnych. Nie oznacza to, że należy spożywać tylko i wyłącznie rośliny i całkowicie zrezygnować z produktów odzwierzęcych. Oznacza to tyle, że produkty odzwierzęce w naszej diecie powinny pojawiać się znacznie rzadziej niż do tej pory. Ta proporcja powinna wynosić mniej więcej 80% do 20 lub też 90% do 10, gdzie pierwsza wartość oznacza produkty roślinne, a druga odzwierzęce. Ten sposób odżywiania pozwoli nam nie tylko sięgać po tłuszcze roślinne, które zawierają w sobie zdrowe kwasy tłuszczowe nienasycone, ale w ogólnym rozrachunku zawierają znacznie mniej kwasów tłuszczowych nasyconych. Jednym z przykładów takich diet bazujących na produktach roślinnych i ograniczających produkty odzwierzęce jest dieta śródziemnomorska czy też dieta adwentystów Dnia Siódmego. Ale tematykę tych diet będę kontynuował w kolejnych odcinkach. Podsumowując, utrata masy ciała, kolejno zmniejszenie ilości tłuszczów nasyconych w diecie, a także produktów odzwierzęcych, poprawia współczynnik przeżycia osób z rozpoznaną chorobą nowotworową, zmniejszając częstość pojawiania się przerzutów. Zatem jak doskonale widzimy, dieta bazująca na produktach roślinnych, a w tym na warzywach, owocach, roślinach strączkowych czy też produktach pełnoziarnistych, nie tylko pozwala nam wydłużyć nasze życie, ale także poprawia jego komfort poprzez niedopuszczenie do rozwoju konkretnych chorób. Ale także po części niweluje błędy, czyli zaniedbania dietetyczne osób, u których rozwinęła się choroba nowotworowa. Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla Państwa pomocny i że będzie to kolejna cegiełka budowania naszej świadomości w zakresie właściwego odżywiania się. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.